Dzisiaj razem z Chrystusem chcemy przejść drogę krzyżową, chcemy uczestniczyć w Jego męce, w Jego śmierci, po to, aby jutro już w Wigilię Paschalną zaśpiewać radosne Alleluja i cieszyć się z Jego zmartwychwstania. Dzisiaj Wielki Piątek, w centrum naszej uwagi staje krzyż. Jesteśmy świadkami tego, jak krzyż ze znaku hańby staje się znakiem zwycięstwa, znakiem triumfu, dlatego właśnie, że na nim umiera Jezus Chrystus, że na nim dokonuje się zbawienie świata, że Chrystus przywraca nam niejako godność dziecka Bożego, otwiera przed nami na nowo bramy nieba i wlewa w nasze serca wielką nadzieję. To jest dzisiaj bardzo ważne. Jeszcze nie do końca otrząsnęliśmy się z pandemii, z tej izolacji, z tego lęku, z tego strachu. Dzisiaj przeżywamy wszyscy wojnę na Ukrainie. To wszystko wprowadza wielki zamęt, wielki niepokój. Dlatego też chcemy, aby ten Chrystus, który zmartwychwstaje, wlał w nasze serca wiele radości, wiele nadziei, wiele też miłości. To jest te dni, to jest triumf miłości. Zwycięża miłość, mimo wszystko. Jutro tradycyjne poświęcenie pokarmów, to jest taki zwyczaj, taka tradycja, która przygotowuje nas do takiego domowego świętowania. Te święta mają swoją specyfikę. To są święta kościelne, świątynne, że tak powiem, i domowe. Tą radość usłyszaną tu w kościele, to radosne Alleluja, chcemy zanieść do domu. Chcemy się cieszyć w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych, sąsiadów. Chcemy się cieszyć i radować. Stąd też przychodzimy poświęcić pokarmy, aby z większą jeszcze radością usiąść do wielkanocnego stołu. Myślę, że tych wspólnych spotkań, tych kościołów pełnych wiernych będzie coraz więcej. Ja wczoraj powiedziałem, że cieszę się, że te świątynie w końcu nie są wypełnione tylko dymem kadzidła, ale przede wszystkim obecnością wiernych, bo to jest nasza największa radość i największa chwała, jaką możemy oddać Panu Bogu.